Adrian, gratuluję bramki i debiutu. Powiedz, jakie to jest uczucie przy 12 tysiącach kibiców przedstawić się od razu po kilku minutach od wejścia na boisko golem. Thank you so much. It was very nice to make my official debut for the club, and I can't be happier, you know, to almost the first ball that I touch, score a goal, so it's the best feeling in front of this beautiful fan, so I'm so happy. Dziękuję bardzo. No nie mógłbym sobie wymarzyć lepszego debiutu. Tak naprawdę jedno z pierwszych dotknięć piłki. Piłka wpadła do siatki. Niesamowite uczucie strzelić tę bramkę na tym stadionie przy tak licznej, wspaniałej, jak to Adrian podkreślił, publiczności. Długo to spotkanie nie układało się po waszej myśli. Można powiedzieć, że przez 70 minut cierpieliście, ale ta końcówka to zryw, który mógł wam przynieść nawet 3 punkty. Dlaczego tak to wyglądało, że tak długo musieliście się wprowadzać w ten mecz? Yes, in the second half we didn't start so well, but after the goal I think we have a good reaction to start moving the ball quicker, attacking and creating some chances. Więc faktycznie początek też drugiej połowy nie był najlepszy, ale w momencie, gdy strzeliłem bramkę, zaczęliśmy szybciej przesuwać piłkę, więcej atakować i tworzyć sobie lepsze sytuacje. And when I came in, I saw that the game was perfect for me because we were creating chances, having some crosses, balls on the 16, and it was you know, special for me, and I tried to do my best, and at the end we scored a goal and we could make the second also. Kiedy wchodziłem już na boisko, widziałem, że jest to dobry mecz pode mnie, jeżeli chodzi o to, gdzie, w które miejsca boiska były zagrywane te piłki, więc wiedziałem, że jeżeli wejdę na to boisko, będę w stanie pomóc drużynie w tym, żeby gdzieś tam coś wywalczyć i tak też się stało. No i później po tej bramce też wyglądaliśmy już właśnie lepiej i dalej atakowaliśmy. I think that's the way we want to play, to achieve, especially at home, you know, having the ball, attacking and be protagonist of the game. And I think we have very good players to do that, and hopefully that's the way to follow for the team. Myślę, że tak właśnie chcemy grać tutaj u siebie, czyli posiadać piłkę, atakować, tworzyć sobie tę sytuację. Myślę, że mamy też zawodników, którzy są w stanie to robić, więc wierzę, że ta drużyna z meczu na mecz będzie wyglądać naprawdę coraz lepiej. Czyli koronę z tego ostatniego kwadransa będziemy chcieli oglądać w następnych spotkaniach. Yes, that's the intention, and I think we can do it and we'll do it. We need to work to build up the team. And especially in the coming games, hopefully we can see this corona, yes. Zdecydowanie tak. Musimy zbudować tę drużynę, musimy pracować nad tym, by właśnie tak wyglądać i wierzę głęboko w to, że tak właśnie będzie. A ty ile czasu potrzebujesz, aby dojść pod względem fizycznym, żeby przepracować kilka pewnie cięższych jednostek, aby włączyć się do walki o pierwszy skład? Jak się czujesz i odnajdujesz w tym nowym miejscu? Now, first of all, I'm very happy here in Kielce. I was surprised what I see in my first days in Poland. I found a very nice country, very good people here at the club, in the city. So I think I will be so happy here in Poland. Po pierwsze, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co zostałem w Polsce, że jest to naprawdę fajny kraj, bardzo fajni ludzie, którzy są tutaj w Kielcach, też pracownicy klubu, więc myślę, że będę tutaj szczęśliwy. And then for the third game against Łódź, I think I will feel much better than now, because I even had any rest between my last season and this one. Also, I did not had any pre-season, only a few trainings, so was tough, the difficult first day for me to get the fitness. Pierwsze dni były dla mnie trudne, bo nie przepracowałem okresu przygotowawczego, więc szczególnie ten początek był trudny. Wierzę, że na mecz z LKS-em będę już w takiej lepszej dyspozycji. But for me, the coming week that we don't have the game against Raku, it's very good for me to
to train hard and get the fitness higher. And hopefully for the third game I can be close to my 100%, hopefully. Dla mnie osobiście to, że mecz z Rakowem został przełożony, jest dobrą wiadomością pod tym względem, że jestem w stanie mocniej potrenować i głęboko wierzę w to, że będę w stanie już właśnie na ten trzeci mecz, czyli mecz z LKS-em, wyjść w zbliżonej do tej 100% dyspozycji. Gracias. Dziękuję. Gracias. Dzięki. Cześć, gratuluję debiutu. Jak oceniasz to spotkanie, bo długo w nie wchodziliście, to tak na pierwszy rzut. Dzień dobry wszyscy. Na pewno chciałbym się przywitać z kibicami Korony, mój debiut. No jeśli chodzi o mecz, no Śląsk gdzieś był groźny w tych kontratakach. Był szybki Jastrzębski, gdzieś go mocno wykorzystywali. On też swoje atuty wykorzystywał, widzieliśmy o tym. No i szkoda na pewno, że tak zaczęła się druga połowa. Nie tak to powinno być, że wychodzimy w drugą połowę, traciłem bramkę, ale to dało, najważniejsze jest to, że to dało nam dobry impuls i zaczęliśmy grać to, co chcemy. Gdzieś zaczęliśmy sobie stwarzać o wiele więcej sytuacji, a tak naprawdę nie przypominam sobie, żeby Śląsk po tej bramce gdzieś nam mocno zagroził. Nawet nie wiem, czy oddał jakiś celny strzał, więc o taką reakcję na pewno chodzi. Możemy uniknąć na pewno tej bramki, ale najważniejsze, że ten impuls po straconej bramce był odpowiedni i szanujemy ten punkt. W pierwszej połowie przegrywaliście dużo tych drugich piłek. Śląsk to wszystko zbierał i stosunkowo szybko potrafił się przedostawać pod wasze pole karne. Ty czułeś taki spokój w tych wszystkich kontratakach Śląska, że twoi koledzy z obrony sobie z tym poradzą, bo często tak było. Tak, no gdzieś akcje się kończyły na naszej jedenastce i gdzieś to najczęściej był jeden czy dwóch zawodników Śląska i naszych było zawodników wiele więcej przy nich, więc ciężko było też im oddać strzał. Dostawali się w nasze pole karne, ale nie zagrażali mi przynajmniej. Myślisz, że to taka, nie powiem debiutancka trema, ale trema pierwszego spotkania, że było tyle nerwowości, niedokładności? No na pewno to jest pierwsze spotkanie. Gdzieś to się nie przekłada też. Mecze sparingowe też podchodzisz do nich inaczej niż mecz pierwszy ligowy. Teraz to już jest przełamane i na pewno teraz będzie inaczej, będziemy wiedzieli jak od początku grać swoją grę i wierzę, że będzie, na pewno wiem, że będzie lepiej. Jak jest wrócić do ekstraklasowej bramki po takiej dłuższej przerwie, chociaż młodym zawodnikiem jesteś, ale trochę czekałeś na ten ponowny występ w elicie. Zgadza się, no na pewno mam jeszcze 19 lat, swoje troszeczkę w Jagiellonii przeżyłem dobre i na pewno złe momenty, z których wyciągnąłem wnioski i wracam na pewno mentalnie mocniejszy, o te błędy mądrzejszy i mam nadzieję, że będę dobrze wyglądał i zbierał minuty tutaj w Koronie. Jak się odnajdujesz właśnie w Koronie pod okiem trenera Tkocza, którego zdążyłeś poznać w przeszłości? No na pewno znam trenera, więc szybko adaptować się nie musiałem, no szybko się zaadaptowałem tak naprawdę. Gdzieś szatnia też naprawdę jest super, nie potrzebowałem dużo czasu, żeby złapać z kim kontakt. Też na pewno Kwiatek mi dużo pomógł, znamy się za czasów gry z Jagiellonii, więc nie miałem ciężkiego wejścia i też myślę, że jakbym nawet nie znał kogokolwiek stąd, to że też tak jak teraz Adrian czy Rema, tak samo na pewno już dobrze się zaadoptowali, jestem, tak czuję przynajmniej po nich, jak się zachowują, jak rozmawiają, więc na pewno ta szatnia jest bardzo dobra i zaadaptowanie nie jest ciężko. Szatnia Korony ma to do siebie, że często przychodzą tutaj zawodnicy, żeby się odbudować, coś pokazać. Ty masz dopiero 19 lat, ale też były duże nadzieje po wczesnym debiucie w Ekstraklasie. Trochę gdzieś zniknąłeś i czujesz, że to jest właśnie
to miejsce, gdzie możesz wyprostować swoją karierę? No na pewno tak. Korona chce mi pomóc. Ja na pewno chcę bardzo pomóc Koronie i na pewno mam coś do udowodnienia gdzieś. Chcę pokazać, że zasługuję na ten poziom rozrywkowy i zrobię wszystko, żeby tak się stało, żeby Korona wygrywała mecze i żebym ja szedł w górę. Ta rywalizacja z Konradem Forencem, młodych bramkarzy, ty, Rafał Mamla i on doświadczony, to jak ona przebiega? Myślę, że pozytywnie. Gdzieś Konrad dużo, kilka razy pytam go na pewno. Jest doświadczony gdzieś w naszej ekstraklasie, jest już dużo czasu, więc podpytuję go o na pewno niektóre rzeczy. No rywalizacja jest na pewno na bardzo wysokim poziomie, jak i Rafał, Konrad na pewno i ja, więc rywalizacja jest na pewno na bardzo wysokim poziomie. Powodzenia i jak najwięcej czystych kąt. Dziękuję bardzo.